Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Dziś zapraszam na filmik troszeczkę spóźniony, ale dopiero teraz dojechał do mnie model GWM5610 z oznaczeniem U w wersji 1BER, czyli z negatywowym wyświetlaczem. To jest ten zegarek, który trzymam w lewej ręce, po lewej stronie go widzicie. Zestawiam go z moim starym, sprawdzonym GWM5610 z zegarkiem, który użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Od długiego czasu jest codziennie na nadgarstku mojego syna, w związku z tym nie ma lekko. Zmodyfikowany o bulbar, protektor. Nie wszystkim on się podoba, ale na pewno spełnia swoją rolę i najważniejsze, że użytkownik jest z tego faktu bardzo zadowolony. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam w końcu na moim kanale różnice, jakie wynikają z dodania oznaczenia U, czyli literki U do oznaczenia. Zobaczcie proszę, mamy tutaj taga, przywieszkę GWM5610U1BER 3495. Oznaczenie modułu tutaj na tej kostce moduł to 3159. Zegarek użytkowany codziennie. Tutaj troszeczkę widzę, zdezelował się pasek i trzymanie przy kopercie, natomiast mówię, zegarek jest codziennie na nadgarstku, nie ma lekko, więc widać, że troszeczkę jest nadgryziony tutaj zębem czasu, ale wszystko działa, jak najbardziej jest ok. Już na pierwszy rzut oka widać, że coś się zmieniło, a mianowicie chodzi mi o okienko datownika, zobaczcie. Wersja U charakteryzuje się bowiem tym, że jest opcja zmiany formatu daty, dzień, miesiąc, miesiąc, dzień, natomiast w tej standardowej, podstawowej wersji GWM5610 z pozytywowym wyświetlaczem, która jest przed Wami, nie ma opcji zmiany formatu daty. Najpierw jest miesiąc, później jest dzień miesiąca. Oczywiście, jeżeli chodzi o czytelność, no tutaj mimo iż doświetlam zegarki sztucznym światłem niezłej jakości, tak od razu widzicie, że pozytywowy wyświetlacz jest zdecydowanie łatwiejszym do odczytu i posługiwania się zegarkiem na co dzień, ale być może, i tutaj ja też dawno temu stwierdziłem, zegarki z negatywowym wyświetlaczem wyglądają o niebo lepiej. To, co zdecydowanie bardziej podoba mi się w zestawieniu tych dwóch modeli, to chociażby brak tej otoczki. Wiem, że ona jest charakterystyczna i wiele osób ceni sobie właśnie tą otoczkę w podstawowej wersji GWM5610. Ja jednak, jeżeli mógłbym zaprojektować sobie taką kostkę, to wolałbym, żeby tej obramówki w kolorze takim czerwonawym nie było. Dlatego zdecydowanie bardziej podoba mi się rozwiązanie w tym negatywowym wyświetlaczu. Dla mnie jakby to jest całość zdecydowanie bardziej spójna. Jeżeli chodzi tutaj, mamy ten protektor, ale zwróćcie proszę uwagę, jest multiband 6, split reset light, split reset i oczywiście tutaj mamy napis light w tym miejscu, czyli to jest druga rzecz, która się zmieniła. A tutaj mamy EL Backlight, tak? Czyli podświetlenie elektroluminescencyjne, to jest kolejna rzecz, która się zmieniła. Tak naprawdę mógłbym stwierdzić, że, czy zaryzykować stwierdzenie, że właśnie GWM5610U funkcjonalnie nieco bardziej odpowiada nowej wersji zegarka GW5000 z oznaczeniem U i za chwileczkę zobaczycie te podstawowe różnice. Więc jeżeli chodzi może o funkcję, pozwolę sobie przeskakiwać, zobaczcie proszę. Pierwszą z funkcji w standardowej 56 jest czas światowy z oznaczeniem THR, czyli tutaj mamy właśnie możliwość zmiany, tak, ale tylko prawym dolnym, czyli zmieniamy sobie drugi czas, czyli czas światowy. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą funkcję w wersji z oznaczeniem U, to jest również czas światowy, ale zobaczcie, zmienia nam się tutaj wskazanie daty w home time i mało tego, tu chyba było przywołanie, tak, jest UTC, czyli możemy sobie lewym górnym przywołać, ale zobaczcie, co się dzieje. Mamy czas światowy drugi, czas światowy trzeci, czas światowy czwarty, czas światowy piąty. Czyli to jest poniekąd rozwiązanie, jeśli dobrze pamiętam, które zaczerpnięte zostało z innych modeli zegarków, chociażby GMWB 5000, tam też, jeśli dobrze pamiętamy, pojawiało się 5 czasów światowych. No i oczywiście, jeżeli chodzi o możliwość ich ustawienia, to wszystko odbywa się analogicznie, czyli dłuższe przytrzymanie lewego górnego przycisku Adjust i możemy sobie dokonywać zmiany poszczególnych tych miast czasu światowego.
Tutaj gdzieś jeszcze powinna być wersja DST, DST OFF, DST ON, prawda? Czyli tutaj możemy sobie wszystko weryfikować i tak naprawdę każdy następny czas na świecie dokładnie ustawiamy sobie w taki sam sposób, więc to nie jest skomplikowana operacja. Czyli to jest jakby kolejna różnica, tak? Możemy sobie zaobserwować, jest world time, tutaj oznaczenie w standardowym pozytywowym modelu, SIN, skrót miasta dla world time, natomiast literka U oznacza możliwość ustawienia aż 5 stref czasowych dla czasu światowego. Ok, kolejna funkcja, zobaczmy. Tutaj mamy alarm, ok, alarm pierwszy, alarm drugi, alarm trzeci, alarm czwarty, alarm śpiocha, sygnalizacja pełnej godziny. Zobaczmy, jak to prezentuje się w kostce z oznaczeniem U. Również alarm pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli alarm śpiocha, sygnalizacja pełnej godziny. Dobra, dalej mamy stoper. Zobaczmy stoper, godzina 11:11. Tutaj zobaczmy stoper. Ok, nie ma możliwości wyświetlania godziny. Kolejna zmiana w tym module, który zastosowany został w GWM5610U. No tutaj startujemy, zatrzymujemy, resetujemy. Podejrzewam, że kombinacja przycisków będzie dokładnie taka sama. Start, stop, reset. Cały czas mamy wskazanie godziny. Dobra, jedziemy dalej. Timer. Ok, mamy 11:11. Ustawienie timera, czyli godziny, minuty, sekundy. Proszę bardzo, możemy sobie ustawić timer na sekundy. Zobaczymy, jak wygląda to w standardowej kostce, tej pierwszej. Ok, na górze tutaj mamy ustawioną wartość timera, a tutaj godzinę, czyli po raz kolejny zmiana. I teraz jak to będzie w ustawieniach? Ustawienia godziny, minut, proszę bardzo, nie ma sekundy, tak? Czyli kolejna zmiana w timerze. Gdzieś na pierwszy rzut oka, jak czyta się specyfikację, to tak nie jest człowiek w stanie wychwycić takich wszystkich detali. Dlatego właśnie pokusiłem się o nagranie tego filmu. Zegarek dojechał dziś od Polska, za co serdecznie dziękuję. On powinien już bardzo dawno pojawić się na moim kanale, ale jakoś wcześniej ten zegarek nie został mi użyczony i mimo tego, że film jest spóźniony, pomyślałem, że fajnie będzie mieć taki odnośnik, do którego będzie można wrócić. Chociaż coraz mniej zegarków bez literki U dostępnych jest na naszym rynku, więc pewnie one za jakiś czas w ogóle nie będą dostępne i pozostanie nam tylko kwestia wyboru GWM5610U, w tym wypadku 1BER. Dobra, czyli mamy timery. Co dalej? Nic, to już była ostatnia funkcja, czyli wracamy tutaj tak samo. Ale na pewno będą różnice w ustawieniach, moi drodzy, więc zobaczcie. Lewy górny przycisk adjust nieco dłużej, mamy home time, Paryż. Dobra, tutaj przytrzymujemy. Mały przeskok w czasie, niestety musiałem wymienić baterię w kamerze, więc wybaczcie. Tutaj ustawienia, lewy górny adjust, mamy ber, a tutaj mamy Paryż. To ja w zasadzie bez różnicy, jeżeli te opcje są dostępne, to Paryż, Berlin to jest ta sama strefa czasowa jak Warszawa, w związku z tym nie ma tutaj kłopotu. Jak widzicie, w wersji z literką U pojawia się również oznaczenie. Ok, zgasło, za długo żeśmy czekali, wymiana baterii jednak troszeczkę trwała. Mamy skrót HT, czyli Home Time w 5610 z pozytywowym wyświetlaczem, tego brakuje. Ok, no to zobaczymy, jakie jest dalsze ustawienie. Tutaj mamy Daylight Saving Time Auto, ok. Tutaj również Daylight Saving Time Auto, no to super, jedziemy dalej, zobaczmy. Tutaj mamy 24 godziny, tryb wyświetlania, tutaj już pojawia się coś innego, zobaczcie, to znaczy tryb 24 godziny jest już wyświetlony na górze, ale on nie jest aktywny, tutaj cały czas on miga, tutaj są aktywne sekundy, tak, czyli mamy możliwość ręcznego ustawienia godzin, minut, resetu sekund, dalej mode przeskakuje już do ustawienia roku, miesiąca, dnia, miesiąca, i dopiero tutaj wyświetla nam się tryb 24-godzinny albo oczywiście 12-godzinny wedle życzenia. Natomiast tutaj zobaczcie, oczywiście też możemy sobie zmienić, ale dalej jak zrobimy, wyświetlają nam się dopiero możliwość weryfikacji czy ustawienia sekund, godziny, minut, roku,
miesiąca, dnia miesiąca i tutaj już skakuje nam power save, czyli tryb oszczędzania energii. A tutaj zobaczymy dalej, po 24 godzinach mamy możliwość ustawienia formatu wyświetlanej daty. Będzie miesiąc, dzień, dzień, miesiąc. W 5610 tej opcji nie ma. Jedziemy dalej. Możliwość wyboru języka dla wyświetlania chociażby dnia tygodnia. Mamy angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski. Prawda? Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czyli 6, powiedziałem 5, przepraszam. W tej wersji oczywiście tego nie było, zatrzymaliśmy się na Power Save On. No to jedziemy dalej. Dźwięk przycisków, słyszalny, wyciszony. No proszę bardzo, tutaj Power Save On i znowu powrót do Home Time, czyli widzicie na Power Save On kończy się taka możliwość ustawienia w tego modułu, a tutaj mamy dźwięk przycisków, zobaczcie, długość czasu podświetlenia, light 1, light 3. No w tej opcji nie było takiej możliwości, prawda? Dobra, dalej receiving on, off, czyli włączenie, wyłączenie. Tutaj pewnie będzie odbywało się to, już sobie zakończymy. Jak sprawdzimy sobie get, to może tutaj będzie opcja włączenia. Tak jest, RC on, RC off, ok, ale to w tym trybie sprawdzania, tutaj w podstawowych ustawieniach. Dalej mamy power save on i koniec, i powrót, tak? Zobaczymy, co się stanie, gdybyśmy taką samą sekwencję sobie ustawili. A, czyli wracamy do ustawień podstawowych, widzicie? Czyli będąc w tym trybie sprawdzenia, kiedy była ostatnia kalibracja, widzicie, ok. Ustawienie adjust powoduje w standardowej wersji możliwość ustawienia RCVD na on-off, natomiast tutaj w tej opcji przechodzimy do podstawowych ustawień. Tak to, moi mili, się odbywa. Zobaczymy, jak jest light. A, ok, musimy tutaj przejść. Dobra, zniknęło LT. Czyli jest możliwość włączenia, zobaczmy. Jest, pojawiło się LT, czyli tryb, funkcja Auto Light w tym wypadku. Zobaczymy. Tu chyba był Light. Jest Auto EL, czyli automatyczne uruchomienie backlight elektroluminescencyjnego, więc przy przechyleniu zegarka w kierunku twarzy na nadgarstku, przy tym ruchu ręką on będzie się załączał, ok. Cóż tu jeszcze sprawdzić? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że udało mi się wychwycić najważniejsze różnice między tymi zegarkami, między tymi modułami. Przypomnijmy, GWM5610, GWM5610U. Jeden BER oczywiście, czyli to negatywowy wyświetlacz, a tak wydaje mi się, że nic więcej się nie zmieniło. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę, że ta kostka z pozytywowym wyświetlaczem jest już troszeczkę, kolokwialnie mówiąc, ściuchrana, użytkowana na co dzień, gdzieś tam wybłyszczona, jakieś dodatkowe ślady, no ale to jest zegarek użytkowany z przeznaczeniem, w związku z tym napiszcie proszę, bo wiem, że zdania są podzielone, wiem, że niektóre osoby, użytkownicy zwracają się do mnie z pytaniami, słuchaj, szukam, ale tylko jest wersja U, a nie odpowiada mi podświetlenie, bo za chwileczkę na końcu pokażę wam, tak jak wspomniałem na panelu przednim, Light i EL oznacza, że w nowej wersji z literką U użyte zostały diody LED, natomiast w starej wersji jest to EEL backlight, czyli podświetlenie elektroluminescencyjne. Tutaj nic się nie zmieniło. Dekielki wydaje mi się, że są nadal takie same. Wiecie co, ewentualnie czego mi tu brakuje, jeżeli już mówimy o takim nowoczesnym podejściu czy unowocześnianiu starszych modeli, to mógłby tutaj producent zastosować system szybkiego montażu, demontażu paska. Przyznam szczerze, gdzieś tam pamiętacie filmik modowania pasek typu NATO. No ciężko, jeżeli ktoś nie ma wprawy, ciężko jest wypiąć i wpiąć z powrotem teleskopy w takich zegarkach, w związku z tym
takie rozwiązanie byłoby bardzo wskazane. Zobaczymy, co tutaj jest na sprzączce. Ten temat był również poruszany na moim kanale. Mamy Casio Thailand, a w tym wypadku również jest Casio Thailand. Zegarek nie pamiętam, kiedy kupiony. Tą kostkę kupiłem w sklepie Zegarki Diament naprawdę dawno, dawno temu. Jeśli dobrze pamiętam, chyba mam taki film, gdzie sprawdzamy prowadzenie do punktu w GGB 100, właśnie z moim synem idziemy sobie przez las i on chyba już wtedy ma tą kostkę na ręce, więc to naprawdę ładnych parę lat temu. Widzicie, jak zegarek wygląda. No nic, Dziszok Polska, pięknie dziękuję za użyczenie zegarka, w końcu cieszę się, że do mnie mógł dojechać. Za chwileczkę pokazuję Wam podświetlenie i drodzy widzowie, oczywiście bardzo liczę na Wasze opinie, komentarze. Co myślicie, co sądzicie, która wersja, czy jednak pozytywowa, stara odsłona popularnej kostki wyposażonej w TAF Solar i w kalibrację czasu drogą radiową. Oczywiście wersja U również posiada TAF Solar i Multiband 6, jest to widoczne już na panelu przednim, prawda? Multiband 6, TAF Solar, więc czekam na Wasze komentarze. Pokazuję podświetlenie i dziękuję, do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!